będzie tutaj ostrzej, czy wszystko jest w porządku. No dobrze. Witam Was wszystkich serdecznie. Kolejny trening, taki live online. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Kontynuujemy to, co zaczęliśmy na poprzednich zajęciach, czyli będziemy sobie pracować z takimi podstawowymi kwestiami qigongowymi, troszeczkę taki przegląd różnych zestawów, po kilka ćwiczeń z różnych zestawów z krótkim omówieniem i później ta praca, którą tam sobie rozwijaliśmy, jeśli chodzi o pracę z rozluźnieniem, z relaksem. To jest dla nas w tej chwili kluczowe. A więc nie będziemy się jakoś tam specjalnie koncentrować na formach, bardziej na pewnych jakościach, które tutaj w tym treningu Tai Chi się pojawiają. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy tradycyjnie od ćwiczeń rozluźniających. I wstrząsamy całym ciałem. Pamiętajcie, barki rozluźnione, miękko, delikatnie. I już to ćwiczenie wykorzystajcie nie tylko do rozluźniania, ale do takiego świadomego obserwowania, co się dzieje w Waszym ciele. Skanowanie naszego ciała. Możecie tutaj delikatnie pochylić się do przodu, odchylić do tyłu, skręcić do wody i obserwujemy, czy gdzieś tam w naszym ciele nie ma jakichś niepotrzebnych napięć, które będą utrudniać nam ruch, które będą blokować ruch, będą blokować przepływy energii, krwi, limfy w naszym ciele. Mięciutko, delikatnie. Powolutku wygaszamy. Możecie na chwileczkę zamknąć oczy. Głowa wyciągnięta do góry. Kręgosłup wyprostowany. Biodra delikatnie wycofane, osadzone. Ramiona do góry. I luźno. I miękko. Ale cały czas pilnujemy. Przysiadamy, wychodzimy do góry. Skręty, luźno, kręgosłup wyprostowany. Pozwólcie, żeby tutaj kręgosłup był taką wyraźną osią tego ruchu. W tym ćwiczeniu rozluźniamy, ale też rozruszamy, wzmocnimy mięśnie wzdłuż kręgosłupa. Te mięśnie, które później przewodzą siły z naszych nóg do ramion, pozwalają, żeby ruch dział się w całym ciele. To w treningu Tai Chi kluczowe jest rozgrzanie, rozruszanie mięśni wzdłuż kręgosłupa. Stopy przyklejone do podłoża. Miejcie taką świadomość, że całe stopy przylegają. Wszystkie punkty, wszystkie palce są wyraźnie przyklejone. I teraz szerzej. Z przeniesieniem ciężaru ciała
i robimy to samo. I też pilnujemy przyklejone stopy, całe stopy. Pilnujcie, bo tutaj dosyć poważnym błędem jest przenoszenie ciężaru w taki sposób, żeby ciężar wchodził na wewnętrzną krawędź. Wtedy nasze kolano wpada do środka i jest przeciążone. Staracie się pracować tutaj na ugiętych nogach. Biodra wyraźnie się dokręcają. Nasza pozycja. I teraz krążenie głową. Obszerny ruch, ale do tyłu delikatnie. Na boki, do przodu obszernie, tył, tylko delikatnie. I w drugą stronę. I teraz powoli całe ciało, krążenie, czyli bioder, obszerny ruch. I w drugą stronę. Jedna ręka na tantien, druga z tyłu na kości krzyżowej i qigong kręgosłupa. Ten, który ma rozruszać, rozluźnić. Najpierw biodra. W tym ruchu głównie koncentrujemy się na biodrach, chociaż te biodra, wiadomo, są połączone z kręgosłupem i one mają ogromny wpływ na funkcjonowanie tego naszego odcinka lędźwiowego. Jeśli tu w biodrach będziemy pospinani, to nasze mięśnie odcinka lędźwiowego będą też napięte. Wszystko jest połączone, więc najpierw zaczynamy tutaj obszerny ruch. Pamiętajcie, że stopniowo możecie ten ruch sobie zmniejszać, tak żebyście czuli, że on was rozluźnia. To rozluźnienie będzie przechodzić wraz z treningiem. Czyli im więcej powtórzeń, im dłuższy czas poświęcimy na to ćwiczenie, tym te efekty będą się szybciej pojawiać. Pamiętajcie, że ważny jest ten ruch, kiedy idzie ruch do przodu, żeby podwinąć kość obwodową. Bok mocno i do przodu z podwinięciem kości obwodowej. Wtedy ten ruch wyraźnie przechodzi na nasze plecy. Przekładamy ręce na splot i krążenie w płaszczyźnie strzałkowej, czyli to jest do przodu, w dół, do tyłu, do góry. No i pamiętacie, osoby, które już troszeczkę dłużej ćwiczą, staramy się dołożyć tutaj pracę z oddechem. Kiedy biodra idą w przód, w dół, jest wdech, do góry jest wydech. Wdech i wydech. Kiedy jest ruch do góry, pamiętajcie, żeby było tutaj podwinięcie kości ogonowej i w konsekwencji będziecie obserwować zbliżanie i oddalanie się dłoni. Gdy dłonie się oddalają, jest wdech. Gdy się zbliżają, jest wydech.
przekładamy rękę wyżej i kontynuujemy. Zasada z oddechem jest ta sama. No i pamiętajcie, gdy pracujecie z oddechem, to już ten oddech wam ma podpowiadać, jaka jest szybkość ruchu. To wam też pomoże zwolnić, ponieważ często w tym ruchu zaczynamy wykonywać te zbyt szybko. W momencie, kiedy oddech dyktuje nam tempo, zwalniamy. Można zamknąć oczy, bo ja narzucam złe tempo. Ja wam będę utrudniał. Ja ćwiczę troszeczkę szybciej niż robiłbym to normalnie. A czy nie tak? Ponieważ wiem, że osoby, które jeszcze nie pracują z oddechem, albo zaczynają pracować z oddechem, by dostosowywały się do mojego oddechu, jakbym narzucał swoje tempo, to by zaczynało się często spinać. Każdy oddech jest inny. To mój oddech zmienia się w zależności od tego, jakie są emocje, co się dzieje, czy jestem zmęczony, czy zrelaksowany, to wszystko ma wpływ na nasz oddech. Ale to też działa w drugą stronę. Jeśli my zaczniemy pracować z oddechem, to jesteśmy w stanie wpływać na nasz relaks, na nasze takie głębsze odczucie. Często ta praca z oddechem jest tak istotna. Ona łączy to, co się dzieje w naszym ciele w taki świadomy i nieświadomy sposób. Jesteśmy w stanie połączyć te dwa światy. Dobrze. Na moment. Zamykamy oczy, przez chwilę stoimy. Skanujemy, obserwujemy, co się dzieje w naszym ciele. A może nie tylko tam w środku, może coś się zadziało na skórze. Jakie pojawiły się odczucia, myśli. Pozwólcie sobie chwilę pobyć sami ze sobą. Spokojnych oddechów. Przejdziemy do qigongu spiralnego. Zrobimy sobie też tylko kilka ćwiczeń. Pamiętacie, qigong kręgosłupa, ten, który robiliśmy przed chwilą, ma rozruszać mięśnie wzdłuż kręgosłupa, ale też pomóc zrelaksować nasze narządy wewnętrzne. Qigong spiralny ma troszeczkę bardziej wzmacniać nasze ciało, ma też pobudzić krążenie energii, krwi, limfy w naszym ciele. Ruch spiralny powoduje, że to jest ruch taki wyprowadzania ręki do przodu, a jednocześnie rotacja. Czyli tu powstaje właśnie ta spirala, która angażuje bardzo dużo włókien mięśniowych, która też uciska naczynia krwionośne, która powoduje pobudzenie krążenia w naszym ciele. Pamiętajcie, żeby nie prostować tutaj ramion i żeby szukać zarówno tych momentów, kiedy wchodzimy w taką mocną spiralę, gdzie nasze mięśnie, stawy są zaangażowane, ale też to, co jest po środku, czyli relaks. Te dwie fazy są bardzo, bardzo istotne. Dobrze. Zaczynamy. Do środka. Do przodu. Do środka. W dół. Zawiń w przód i wycofaj. Tak się nazywa ta technika. Pamiętajcie, gdy naciskamy w dół, palce są do siebie skierowane, żeby one nam uciekały w przód, żebyśmy tu czuli takie wyraźne, zaangażowane, aktywne łuki. Do środka. Dół, do środka, jedna ręka do przodu, druga w dół, skręcamy biodra. Gdy wysuwam lewą rękę, lewy bark idzie też do przodu. Relaksuję i znów. Dobrze.
Dobrze, do środka. I teraz ramiona do góry. Zrelaksować. Naciskamy. Jeśli chcecie tutaj sobie włączyć pracę z oddechem, to w trakcie fazy relaksu, kiedy schodzimy do środka, jest wdech. Kiedy wchodzimy w aktywną taką spiralę, jest wydech. Teraz do środka, jedna ręka w dół, druga do góry, zamieniamy w trakcie relaksu i znów. Następne ćwiczenie. Jedna ręka wchodzi pod pachę i naciska z tyłu, druga naciska po skosie w przód. Dwie takie przeciwstawne siły. Pamiętajcie, żeby nadgarstek tej ręki z tyłu osadzić. Tutaj, żeby był taki wyraźny, nie wiem, czy to widać. Dobrze. I teraz dokładamy skręt. Ta ręka, która jest u góry, ona palce wskazują kierunek, w którym się dokręcamy. Nie przenosimy ciężaru. Ciężar jest na razie po środku. Pomóżcie sobie wzrokiem. Spójrzcie za siebie. Wtedy ten ruch spiralny, który tutaj jest bardzo wyraźnie wzdłuż kręgosłupa, on będzie troszeczkę mocniejszy. Mocniej będą zaangażowane te wszystkie mięśnie. Dobrze. Stawiamy teraz nogę w skręcie. Widzicie, jestem delikatnie pochylony. I teraz obracam się. Stopy sobie skorygujcie, tak żeby Wam było wygodnie. I znów patrzę za siebie, ale z delikatnym takim wychyleniem. I po ostatnim razie na jedną stronę, na drugą, wracam do środka, rozluźnij się teraz delikatnie, schodzimy w dół, do góry, miękko. Dobrze. Czyli tak, mieliśmy qigong kręgosłupa, mieliśmy qigong spiralny, który tutaj mocno zaangażował nasze mięśnie, pobudził. Teraz pracujemy z miękkim qigongiem białego żurawia. To jest ten qigong, który ma nas zrelaksować, ale też nauczyć, jak rozprowadzać siły w naszym ciele i jak to robić, żeby to było miękkie, żeby nasze stawy się relaksowały i w taki płynny, delikatny sposób te siły, żeby przechodziły przez nasze ciało.
zrobimy stopy równolegle, czyli kilka mniej powtórzeń ze stopami równolegle. Mamy pierwszy, do góry, pamiętajcie, miękko, delikatnie, zarówno staw łokciowy, jak i nadgarstek, mięciutko i pozwólcie, żeby wasz tułów też tutaj pracował, żeby ten ruch przechodził przez całe ciało, a nie żeby to było tylko praca ramion. I stopniowo zmniejszamy zakres ruchu. Teraz zrobimy ten sam ruch, ale ze skręconymi biodrami. I stopniowo zmniejszamy zakres. I w drugą stronę to samo. Pamiętajcie, żeby stopy cały czas były tutaj równolegle, bo jeśli przesuniecie, przestawicie stopy, to ta praca zupełnie się zmieni. Zmniejszamy zakres ruchu. Dobrze, wracamy do środka i teraz przemiennie, mięciutko, ale z ogromną uważnością. Pamiętajcie, luźne, rozluźnione stawy, ale tak, żeby ten ruch tam wyraźnie się chciał, żeby nadgarstki wyraźnie pracowały. Kiedy wykonuję ruch do przodu, nadgarstki idzie do góry, kiedy wykonuję ruch do tyłu, nadgarstek jest wyraźnie osadzone. I stopniowo zmniejszamy zakres. Dobrze. Teraz będziemy dążyć do ten ruch. Delikatnie. Zaczynamy na wysokości naszego brzucha i stopniowo rozwijamy zakres ruchu. I stopniowo zmniejszamy. Na przemian. Jedną, drugą stronę. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tym, że te ruchy możecie sobie dowolnie zmieniać, jeśli chodzi o zakres ruchu, ale też o szybkość wykonywania. I stopniowo zmniejszamy. I teraz płaszczyźnie czołowe, czyli na boki. Pamiętajcie, żeby tutaj wyraźne zaangażowanie klatki piersiowej. Kiedy składamy ręce,
delikatnie podwijamy kosiogonowo, rozsuwamy łopatki. Tutaj się prostujemy. Zmniejszamy zakres. Teraz na zmianę. Raz w jedną, raz w drugą stronę. I zmniejszamy. Na chwilę zamknijcie oczy, obserwujcie, jak ten ruch jakby się dzieje w naszym ciele. Bardzo często jest tak, że czujemy, przestaliśmy ćwiczyć, a ten ruch, delikatne, płynne ruchy cały czas krążą w naszych ramionach, po klatce piersiowej. Dobrze. Przechodzimy do tych ćwiczeń podstawowych w stylu Wu, czyli tu jest ten ruch Shanxia Mao Dun Duan. Najpierw zrobimy sobie go tak jak wcześniej, czyli w takich uproszczonych wersjach, później go rozwiniemy do pełnych tych kierunków. Osoby zaawansowane pamiętają, żeby łączyć sobie tutaj pracę z oddechem. Najlepiej używając oddechu brzusznego odwrotnego, czyli w trakcie wdechu, żeby delikatnie zasadzić brzuch, w trakcie wydechu wracamy do takiej pozycji naturalnej, wyjściowej. Osoby początkujące najlepiej, żeby pracowały przede wszystkim nad regulacją naszego ciała, czyli koncentrujecie się na technice, na obserwowaniu tego, co się w nas dzieje, tak żeby to wszystko było płynne, miękkie i świadome. Dobrze. Słuchajcie, zaczynamy. Pamiętamy, góra, dół, czyli ręce do góry, ciało opada. Ręce w dół, wychodzimy. Pilnujcie, żeby tutaj wyraźnie biodra się wycofywały, ale też, żeby pośladki nie wypychać ich tak, tylko żeby ta kość ogonowa była delikatnie skierowana w dół. No i pamiętajcie, naciskamy aktywne ramiona, aktywne nasze stawy, ścięgna powięzi, rozluźniamy i schodzimy troszeczkę niżej. Ćwiczcie płynnie. Muszę coś, bo kontrolę zrobić. Okej. To też wszystko w porządku. Dobrze. Rozwijamy sobie ruch, czyli przód, tył. Kiedy unoszę ręce, one po łuku wychodzą do przodu, plecy naciskają do tyłu. Miękko. Ale tak, żeby mieć poczucie, że całe nasze ciało jest aktywne. Mistrz Joshua Newman, mistrz Jiawei Chuan, którego uczyłem się w Chinach, on tutaj zwraca uwagę, że to powinno być takie odczucie tak zwanej żywej krągłości, że nasze ciało jest aktywne w każdym kierunku. Jest aktywne, ale to nie znaczy, że jest ponapinane.
I właśnie to wyrabiamy sobie przez powtórzenia, 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 wiele powtórzeń tego samego ruchu. Dobrze, przechodzimy do takiej pełnej postaci, czyli jeszcze z rozciąganiem na boki. Te osoby, które pracują z oddechem, najlepiej to sobie zrealizować w ten sposób. Kiedy ręce idą do góry, jest wdech. Kiedy naciskam w dół, jest wydech. Dobrze. Teraz zrobimy sobie kolejną technikę. Nazywa się dzwonko ciszy, czyli lewa, prawa, puste, pełne. Na razie sobie robimy wyraźny skręt. Jedna ręka tutaj ciągnie, druga wyprowadza uderzenie. To uderzenie wychodzi do przodu. Tak jakbyście przed sobą tutaj mieli przeciwnika i uderzacie go na przykład w szyję. Zamieniacie, teraz ta ręka ciągnie, druga uderzy. Rozluźnić ramiona. Teraz zróbmy troszeczkę szerzej stopy. One mogą być delikatnie skierowane palcami na zewnątrz i będziemy robić to samo ćwiczenie, ale przenosząc ciężar. Przenosząc ciężar z nogi na nogę i tu właśnie będzie to puste, pełne. Lewa, prawa, złojo. Było na początku, a teraz jest to puste, pełne, czyli przelewanie ciężaru. Przelewanie, płynne przelewanie ciężaru z nogi na nogę. Mówimy czasami, że ta noga, która jest obciążona, ona jest substancjalna. Tam jest siła, z której generujemy później siłę, żeby pójść w drugą stronę. To jest kluczowe, jeśli chodzi w ogóle o generowanie sił w tai chi. Czyli z tej obciążonej nogi musimy poczuć, że na niej wyraźnie jesteśmy. I idealnie by było, jakbyście poczuli, że dosyć, że jesteście na tej jednej nodze, jeszcze ta noga jest lekko rozluźniona. Pozwalamy, żeby to przyciąganie ziemskie nas delikatnie pociągnęło, rozluźniło. Pojawia się to fansun, właściwie tu chensun, czyli rozluźnione opadanie i z tego generuje siłę z nogi na nogę. Możecie delikatnie poczuć, że tutaj delikatnie opadacie i przenosicie, ale nie róbcie tego jakoś tak bardzo wyraźnie, tylko żebyście mieli to odczucie tu relaksuj. Relaksuj. I z tego relaksu generuje siłę, która przez nasze biodra, przez nasz kręgosłup przechodzi do ramion, manifestuje się w ramionach. I wtedy to jest właśnie tai chi, kiedy ruch przechodzi przez całe nasze ciało. Dobrze.
I teraz przejdziemy do czikungu kołyszącego. Pamiętacie, przenosiliśmy ciężar z nogi na nogę. Teraz już z tej pozycji jesteśmy w łuku, czyli pozycji łuku. Pamiętajcie, że nogi się tutaj nie przeprostowują. Nie ma zatrzaśnięcia stawów. Tutaj, jeśli tego unikamy, czyli jedna i druga noga są zgięte, to zgięcie w miarę przenoszenia ciężaru przód, tył będzie się zmieniać, ale nigdy nie będzie zatrzaśnięcia. I zrobimy sobie na razie sama praca nóg. I chciałbym, żebyście teraz w tej pracy nóg poszukali tego samego odczucia, o którym mówiłem w tym wcześniejszym ćwiczeniu. Czyli tu rozluźniam i z tego rozluźnienia generuję siłę. Rozluźniam, generuję siłę. To rozluźnienie nie dosyć, że pomaga nam tak jakby ścisnąć sprężynę, z której za chwileczkę będę tą siłę generował, to jeszcze pozwala mi wejść w taką głębszą równowagę, zakorzenić się. Tutaj się mówimy o takim zakorzenieniu, bardzo stabilnym ustawieniu. No, czyli stawiamy sobie, przenosimy ciężar z nogi na nogę. Pilnujemy, żeby całe stopy były przyklejone. Pamiętacie, osoby początkujące przede wszystkim koncentrują się, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby wszystko było prawidłowo poustawiane i najlepiej obserwować stopy. Czyli całe stopy są przyklejone. Obserwujcie szczególnie małe palce. One też mają w trakcie przenoszenia ciężaru, one muszą być dotykać podłoża tak, żeby ta stopa była równo obciążona. Bo jeśli przeniesiemy ciężar na którąś krawędź, to będziemy tutaj gdzieś mieć przeciążenia, najczęściej w okolicach kolan. Dobrze, zmieńcie sobie stronę. Możecie tutaj wspierać się oddechem. Kiedy przenoszę ciężar do tyłu, jest wdech, do przodu, wydech. Pamiętajcie, żeby skręt ciała tu się pojawiał, ale tylko o 45 stopni. Jestem na wprost, na 45. Jak już dokręcicie mocniej, to biodra się za mocno wykręcą, i nie będziecie w stanie ich prawidłowo osadzić. One muszą być w idealnym ustawieniu, pod idealnym kątem, żeby móc uzyskać to rozluźnienie. Dołożymy sobie ruch ramion. Pamiętacie? Łapanie wróbla za ogon. I tu będziemy pracować znów z czterema elementami. Po pierwsze, dla osób początkujących. Zaczynamy tak od tych najbardziej istotnych, czyli tych, które mają, na które powinny zwracać uwagę przede wszystkim te osoby, które zaczynają, czyli stopy. Znów stopy są przyklejone. Kolejna rzecz, kolana. Czyli kolana cały czas są ustawione w taki sposób, żeby nie następowało zatrzaśnięcie, zablokowanie stawów. Kolejną rzecz, którą sobie wkładamy już dla osób trochę bardziej zaawansowanych przede wszystkim, to jest to, że w trakcie ruchu do tyłu, w tej fazie yin, wycofania, podwijam delikatnie kość ogonową, rozsuwam delikatnie łopatki. Tu się prostuje, się wycofuje. I czwarty element to jest to, co przed chwileczką mówiliśmy też, czyli fansu. To rozluźnienie, które ma nas stabilizować, które ma dawać nam to poczucie, że nasze nogi są mocne i mam z czego wygenerować porządną siłę. Będę ćwiczył plecami do Was.
Zaczniemy. Lewa stopa na 45, prawa w przód, ja będę troszeczkę po skosie. To będzie ten ruch łapanie wróbla za ogon, czyli to będzie kula, lustereczko, lewa ręka będzie bardziej do przodu. Prawa stopa do przodu, ta prawa stopa delikatnie pod kątem, lewa pod kątem 45 stopni. Tu jesteśmy wyprostowani, przenoszę ciężar do tyłu. Tu jest dech, kula, rozsunięcie delikatne łopatek, podwinięcie kościołowe. Przenoszę ciężar do przodu, stuję się, pamiętamy, rozluźnienie, fansum. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Pilnujcie, żeby w trakcie, kiedy mamy trzymanie kuli, łokieć był niżej niż nadgarstek. To jest bardzo ważne, w ten sposób rozluźnimy i nie będziemy napinać barków. Kiedy łokieć pójdzie zbyt wysoko, jest napięcie. Kiedy on idzie w dół, jesteśmy w stanie uzyskać rozluźnienie. Dobrze, zmieniamy stronę. Prawa stopa na 45. Lewa do przodu. Teraz lewa ręka lustereczko, prawa ręka wyraźnie wysunięta do przodu. To pamiętajcie, ta ręka wyraźnie tutaj gdzieś na wysokości brzucha jest wysunięta w przód. I to samo. Przenosimy ciężar z nogi na nogę. I obserwujemy stopy. Obserwujemy, co się dzieje z kolanami. Szukamy otwarcia obszaru minkmen, czyli to podwijanie kości ogonowej, rozsuwanie łopatek, otwieranie tego obszaru tutaj. To jest taka duża powięź, na której opiera się mnóstwo mięśni. No i szukanie rozluźnienia. Dobrze. Teraz zrobimy sobie to, nad czym pracowaliśmy ostatnio, czyli pierwsze ruchy z formy. Tak? Najłatwiej jest w nich koncentrować się na aspektach takich subtelnych, delikatnych, kluczowych technicznie. Mamy je najlepiej opanowane. Czyli pierwszy ruch to będzie rozpoczęcie tai chi, ale zrobimy sobie do tego momentu. Pamiętacie, mamy tu dwa momenty, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj też w takim ruchu przejściowym, czyli mamy tu wdech, tu wydech i tu zaczynamy wdech. Wdech jest połączony z podwinięciem kości ogonowej, z otwarciem tego obszaru linkmen. Więc wdech jest tu, i tu jest też lekkie podwinięcie kości ogonowej. To jest bardzo subtelne, delikatne, trudne do zauważenia. Tu jest wydech. Schodzimy, przysiadamy. Tu jest znów wdech. I sobie powtórzymy to kilka razy. Wdech. Wydech. Wdech. Szukajcie tutaj duże łuki, z tyłu też na plecach duże łuki. I jeszcze raz.
Jeszcze raz. Podwijam kość ogonową. Prostuj się. Podwijam. I dokładamy kolejny ruch, czyli łapanie wróbla za ogon na prawo. Tutaj będzie ogon, napięcie, zepchnięcie drugiej pięty, przenoszę ciężar i tu sobie dołożymy, dojdziemy sobie do takiego momentu, kiedy dostawiam stopę. Zwróćcie uwagę, dostawiam stopę, kolano jest blisko kolana, kolano tej nogi, które wykonuje ten ruch dostawiania, wychodzi odrobinę do przodu, ale jest skierowane wyraźnie w przód. Tak, czyli to będzie tu, pięta, pięta, przenoszę, dostawię. Teraz postawię się plecami do Was, tak żebyście mogli poćwiczyć ze mną. Zaczynamy od początku. Czyli tu jest rozpoczęcie. Uniesienie rąk, opuszczę. Zaokrąglam i pięta, pięta, dostaję. Pamiętajcie, palce tutaj są wyraźnie aktywne. To jest ta żywa krągłość, o której mówiłem Wam wcześniej. Jeszcze raz. Zaokrąglenie, pięta. Pięta. Tutaj poczujcie, że tu biodro się rozluźnia i dostawiam nogę. Tu, z tego, w tym momencie, w trakcie tego dostawienia, to kolano idzie blisko kolana, tutaj można sobie wyprowadzić delikatne kopnięcie. Ono tutaj mistrzem tego mi często sygnalizował. Dlatego musimy przejść przez fazę równowagi, fazę rozluźnienia, stabilności. I wtedy, jeśli będziemy chcieli, dokładamy sobie takie niskie, zaczepne kopnięcie w piszcze. Spróbujemy sobie dołożyć ten delikatny, subtelny element. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Pamiętajcie, że ten ruch, to kopnięcie jest takie od dołu. I on jest krótki. Nie jakoś daleko, króciutko, jakbyśmy byli w krótkim dystansie i chcę kogoś zaczepić w piszcze. Tylko tyle. Jeszcze raz. Zaczynam. Jeszcze raz. Dobrze. To jest taka rzecz, którą możecie sobie włączyć gdzieś tam formę, którą wykonujecie. Możecie, ale nie musicie. Możecie skoncentrować się tylko na tym, żeby sobie gdzieś tam popracować z tymi subtelnościami, o których mówiliśmy. To jest materiał dla Was. Robicie z tym, co chcecie. Ja jestem jak kelner, który Wam przedstawia różne dania, z którymi Wy sobie później je zjadacie albo nie zjadacie. Robicie co chcecie. Więc mamy kilka czikungów, które w różny sposób możecie wykorzystywać. Teraz na koniec zrobimy sobie jeszcze czikung podstawowy, przy czym będziemy znów pracować z podwijaniem kości ogonowej. Oczywiście osoby początkujące przede wszystkim koncentrują się na ruchach ramion,
na zakresie ruchu, na technice takiej zewnętrznej. Osoby bardziej zaawansowane zwracają uwagę na to, że kiedy jest faza wdechu, delikatnie podwijam kość oglądową, rozsuwam subtelnie łopatki, angażuję wtedy, naciągam te powięzi na swoich plecach. I pamiętajcie, praca z oddechem ma być wasze tempo ćwiczenia, więc możecie zamykać oczy i sobie wykonywać te techniki tak, jak dla was jest najwygodniej. Zaczniemy. Dłoń, na dolnym tantien. Kilka spokojnych oddechów. Poprowadźcie ten oddech do waszego brzucha. Tak, żebyście poczuli, że wasze przepona sobie tutaj delikatnie pracuje. Mięśnie brzucha delikatnie rozciągają, ściskają się. To jest bardzo, bardzo subtelna praca, która pozwala zapanować nad tym obszarem brzucha. A to stamtąd jest generowany. Stamtąd jest przekierowywany wiele sił. Puszczamy ramiona. Wielki pyton rozluźnia ciało, czyli delikatnie się przeciągamy. I tu pamiętajcie, jeśli ćwiczycie tą formę, czyli ten qigong podstawowy, jako takie osobny zestaw ćwiczeń, na przykład jako praktykę poranną, to na to ćwiczenie możecie poświęcić więcej uwagi. Kiedy jesteście już po porządnej rozgrzewce, dłuższym treningu i chcecie na koniec się zrelaksować, to traktujecie to jako takie lekkie przeskanowanie ciała. Teraz szukamy równowagi, biodra delikatnie zrelaksować, poczuć, że jesteśmy stabilnie. Możecie tutaj sobie przenieść delikatnie ciężar na palce, napięty, poczuć. Kiedy ciało się ustawia, czy będziecie stabilnie, mocno. Wzmocnić tą stabilność przez ustawienie dłoni. I robimy kolejne ćwiczenie, czyli sprowadź chi do tantien. To jest ten ruch, z którym przed chwilą pracowaliśmy. Daleko ramiona, wdech, opuszczam, wydech. Tutaj podwijam kość ogonową, tutaj się prostuję. Osoby, które ćwiczą już dłużej, mogą tutaj zamkniętymi oczyma, albo z takim nieobecnym wzrokiem, nie koncentrującym się na tym, co ja robię. Żebym ja nie narzucał wam tempa ćwiczenia. Wtedy ten wasz oddech lepiej wam was poprowadzi, może nawiązać lepszy kontakt z waszym ciałem. Ostatnie powtórzenie. Otwórz pierś, by oczyścić ciało. Podwijam kość ogonową i prostuję się, opuszczając ramiona. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wprowadź chi przez czubek głowy. Wdech, ramiona do góry. Wydech, opuszczam jutro. I ostatnie powtórzenie. Kolejna technika. Lewa i prawa rozpychają nogi. Unoszę ręce.
Łokcie zostają szeroko przed ramiona na boki. Stawiam palce w bok. Rozpycham, osadzając na gwiazdkę, ale bez przeprostowania ramion. Dłonie do siebie. Łokcie w dół, zrelaksować barki i naciskamy w dół. To są dwie fazy wdechu i wydechu. Tu jest wdech. Tu jest wydech. Tu jest wdech. Tu jest wydech. Widzicie, że tutaj w pierwszej fazie wdechu ten ruch jest troszeczkę dłuższy, możecie go odrobinę przyspieszyć. Tutaj, kiedy rozpychamy, on jest krótki, zwalniamy, ale robimy to bardzo aktywnie. Tu mniej więcej jest równo. Wdech i wydech. Ostatnie powtórzenie. I teraz pchnij w przód i osadź nad gwiazdki. Bardzo podobne ćwiczenie. Teraz przedramiona idą do przodu. Ustawiam palce w przód. Pchnięcie z osadzeniem nad gwiazdką. Wycofuję. Naciskam. Tu jest wdech, tu jest wydech. Wydech jest wyraźnie na zewnątrz. Wdech do środka, wydech w nos. I ostatnie powtórzenie. Dobrze. Puszczamy ramiona. Dłoń, na dolne tętnie. Na chwileczkę zamknijcie oczy. Pamiętajcie, wdech do dolnego tętnia. Wydech do górnego. Wdech, wydech. Taka krótka medytacja, krótkie skanowanie, obserwowanie tego, co się dzieje w naszym ciele. Troszeczkę sobie rozszerzymy. Będziemy jeszcze odrobinę dalej, tak żeby już całe nasze ciało nawet trochę dalej przeskanować. Będzie wdech przez czubek głowy. Wyobrażacie sobie, że powietrze czy też energia stąd Wam będzie wygodniej. Wchodzi przez czubek głowy, idzie do naszego tantiemu. Tu jest wdech, wydech, schodzi nogami przez środki stóp kilka centymetrów pod podłoże, na którym stoicie. Później w drugą stronę. Znów wdech. Teraz zasysamy stopami do tantien. Wydech. Przez czubek głowy łączymy się tam z kosmosem. Takie skanowanie całego naszego ciała. Dłonie możecie mieć na dolnym tantien. Możecie też sobie luźno opuścić. Tu wyprostowane, to jest bardzo ważne. Głowa wyciągnięta do góry. Nie unoście brody, bardziej tak jakbyście chcieli unieść tył głowy. Język na podniebieniu i spokojnie. Wdech przez czubek głowy do dolnego tantien i wydech przez stopy do podłoża. Później wdech przez stopy do tantien, wydech przez czubek głowy, przez ten walkway
Kończymy powoli. Otwieramy oczy. Zamykamy pozycję. Słuchajcie, to skanowanie ciała na koniec. To jest taka praktyka, którą możecie sobie włączać, nawet leżąc w łóżku, czy to się obudzicie, czy kładziecie się spać, tak żeby sobie lepiej zrelaksować ciało, mieć taką większą świadomość, co się w nas dzieje. To warto to sobie robić. Pierwsza praktyka to jest tantien dolne, tantien górne, albo pierwsza, to co robiliśmy na wcześniejszych tantrenigach, czyli takie spokojne, delikatne oddechy do środkowego tantien, czyli w okolicy skrotu serca, później tantien dolne, tantien górne, a później skanowanie sobie przez te punkty Baihui i Yongchuan, czyli środki naszych stóp. O tych punktach to jeszcze sobie powiemy przy innej okazji. Dobrze, na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Ja chciałbym Was jeszcze raz serdecznie zaprosić na Światowy Dzień Tai Chi. W najbliższą sobotę o godzinie 10. Pamiętajcie, ta godzina 10 to w każdej strefie czasowej jest inaczej. To powoduje, że taka fala ludzi, fala energii przechodząca przez całą kulę ziemską wraz z osobami, które ćwiczą, które praktykują, które pokazują to, czym się zajmują. Słuchajcie, powiem Wam ciekawostkę, mianowicie wiem, to tak bezpośrednio, że informacje, nawet krótkie programy na temat Światowego Dnia Tai Chi pojawią się i w TVP, i w TVN, czyli będą w telewizji na tych ogólnopolskich kanałach. I możecie sobie tam spojrzeć. Co ciekawe, w każdy z tych programów w pewien sposób jesteśmy zaangażowani, bo jest tak, że w TVN będą moje stroje, bo zostaliśmy poproszeni o wypożyczenie, ale nie bójcie się, mam ich więcej, więc ja będę na Światowym Dniu Tai Chi ładnie ubrany. Ale co ciekawe, TVP poprosiło nas, żebyśmy nagrali materiał, który będzie pokazany na właśnie też w sobotę rano, pytanie na śniadanie. Będziemy nagrywać jutro o 13 w Łazienkach. Jeśli ktoś by chciał nam pomóc, to będziemy potrzebować grupy ćwiczących, to ja zapraszam tam w okolicach wejścia w ulicy Belwederskiej, gdzieś tam w tamtej okolicy będziemy ćwiczyć. Kilka osób by się przydało do ćwiczenia, więc jeśli możecie na 13 się pojawić, to Was serdecznie zapraszam. Będziemy sobie tam proste rzeczy ćwiczyć. Tak naprawdę będzie kilka takich rzeczy, które tutaj wykonywaliśmy bez jakichś tam trudnych elementów, ponieważ będą to rzeczy, które będą się później pojawiać w telewizji. Więc zapraszam Was serdecznie. No, ale najważniejsze jest to, żebyście o tej godzinie 10 z nami, zaproście znajomych, poinformujcie różne osoby, które gdzieś tam z Waszych znajomych mogą być zainteresowane. Powiedzcie i bądźmy wtedy razem. Jest to online, czyli będziemy wirtualnie, ale myślę, że będzie ta jedność, będziemy wszyscy razem. Na dzisiaj jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję.